słowo we współczesnym świecie nie jest atrakcyjne w porównaniu do innych doznań, jakim człowiek jest obecnie poddawany, ale słowo stwarza i od słowa wszystko się zaczęło. Piękne słowo umacnia i prawdziwie ubogaca ludzką istotę, zwracając ją ku wyższym celom, aniżeli byt podstawowy. Z takim słowem mogliśmy się zetknąć w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater, gdzie swój wieczór autorski miał Grzegorz Nienartowicz, na co dzień prezes Fundacji Ku Pełni Życia. Panie prezesie, dzisiaj pan jest w takiej roli zupełnie innej, bo autor wydanych tutaj tomików poezji i dzisiaj mamy z tym związaną piękną uroczystość. Proszę nam tutaj zdradzić kilka słów. Dzisiaj mamy spotkanie autorskie. To jest właśnie publikacja, bo trudno to nazwać tomikiem, jest dosyć obszerny, bo około 200 stron zawiera i to jest tak jak teraz mamy nazwę Fundacji Ku Pełni Życia, to jest właśnie element tej drogi w moim życiu właśnie, który, jak to się mówi tak kolokwialnie, popełniłem, a właściwie zebrałem ze swojej twórczości z kilkunastu albo może z kilkudziestu lat. Gdzieś te wiersze były zapisane w notatnikach, na jakichś luźnych kartkach. No teraz znalazły się tutaj zebrane w takiej postaci. No i jest to, myślę, taki wyraz właśnie tego podążania, ciągłego szukania różnych dróg, różnych też i przystanków, różnych elementów na drodze ku pełni życia, na drodze rozwoju, na drodze takiego rozwoju jako człowiek, jako osoba, która żyje po prostu i kocha życie. W OPK Gaudemater autor zaprezentował pierwszą swoją obszerną publikację, choć w przeszłości zdarzały się już inne. No, w takiej formie to jest pierwsza tak obszerna publikacja, natomiast były jakieś już wcześniejsze pojedyncze moje wiersze zamieszczone w biuletynach różnych stowarzyszeń, między innymi tutaj w naszego częstochowskiego hospicjum. Tam się ten właściwie debiut wydawniczy dokonał też w innych czasopismach, które gdzieś po drodze miałem możliwość współredagować, współtworzyć. Wieczór autorski Grzegorza Nienartowicza odbył się w piątek 21 czerwca o godzinie 18:00.